Lena ciągle myśli o tym, jak powiedzieć przyjaciółce, że jej związek z Filipem nie ma przyszłości z jej powodu. Wie, że to będzie katastrofa, a ich przyjaźń zawiśnie na włosku. Jak to co? Czekam na ciebie. Ale po co? W ogóle jak mnie znalazłeś? No mówiłaś, że studiujesz medycynę, tak? No tak, ale to nie jest jedyny wydział w Krakowie. No nie jest jedyny, ale strzeliłem, że to tu. Spotkałem jakieś dziewczyny i okazało się, że studiują razem z tobą, no i jestem. Słuchaj, masz chwilę? No nie bardzo. Słuchaj, bo wczoraj głupio wyszło, cała ta sytuacja z Melanią. Ale ja ci chciałem wytłumaczyć, że nie jestem jakimś palantem, który umawia się z jedną dziewczyną, a na boku kręci z inną. No to super, że sytuacja wyjaśniona. Cieszę się, że to nie był podryw. No, na szczęście nie powiedziałam nic Megi. Ale poczekaj. Generalnie tak nie robię, ale w tym wypadku jest trochę inaczej. Wyjątkowo mi się podobasz, Lena. Słucham? Chciałbym się z tobą umówić, ale tylko, jeżeli na to się zgodzisz. Nie, Filip, ja nie chcę tego w ogóle słuchać. Proszę cię, pójdźmy gdzieś na kawę, ja ci wszystko wytłumaczę, dobrze? Filip, proszę. Nie, ja mam teraz zajęcia, ja nie mam czasu. Lena, zaczekaj, no. Posłuchaj, udam, że tej sytuacji nie było i nie powiem nic Meli, żeby jej nie martwić, ale jeśli jeszcze raz tutaj przyjdziesz, to obiecuję, że jej to powiem.